nas impreza. Macie coś dobrego? Jakieś pieniążki dla mnie? Ja jestem Jakub Flint, wy oglądacie Cage Zone. Dopiero co weszliśmy na galę, a już pas na moich biodrach. Zobaczymy, co będzie dalej. No dobra, i odpalamy. Obozu przeciwnika. Tutaj nie ma żadnych kontuzji, jest dobry bieg, trzeba napalać. Ja myślałem, że powiesz, że after, wiesz, impreza, urwanie głowy, odpięcie wrotek i tak dalej, nie? Nie, no, będziemy głowę urywać na ringu raczej, nie na aftera. Chłopie! Te jego kopnięcia sobie spotyla, dawaj! A co się robi po walce bezpośrednio? Zawodnicy kierują się do medical pointu, potem doprowadzamy ich do mediów, a na koniec idziemy do press roomu. No dobra, press roomu jeszcze nie widzieliśmy, to idziemy. Widzę, że masz chwilę wolnego, więc once again. Siadaj. Jak tam wysyłają żetony? No kurde, cały czas, słuchaj, jestem już zarobiony do końca życia. A teraz zostałeś pato streamerem. Tak, ale tylko nie pato. Siedzę sobie tutaj i widzę wszystko, więc w końcu gala chyba, którą obejrzę KSW w całości. Masz co nadrobić. Kurde, no widziałem, że działo się naprawdę. Jeszcze napis karabinowy. Już lewa ręka. Nie chodzimy, mocno biodra. Przejdź. Karolina! And right from the get-go, surprised everyone. Straight in and up, and she was on it. Wreszcie poboksowałaś, co? Cenne doświadczenie, prawdopodobnie najcenniejsze, ale mimo wszystko, no ja jestem trochę w szoku, nie ukrywam, że myślałam, że inaczej ta walka potoczy. Ladies and gentlemen, your winner by split decision, Karolina! Bardzo mi obiecał walkę o pas, więc dziękuję. W pewnym momencie chciał zrobić obrotówkę, ja się zaśmiałem, bo widziałem to z kilometra. On się zaśmiał i chciał zrobić backfista, a ja nie trafił, jak go złapałem, on był coś takiego, po prostu wiedział, że to była jego ostatnia technika. Ale no nie, serce do walki wielkie i walczył do końca, próbował sprowadzać. Próbował jednak odrzucić z tego pojedynku, czapki z głów. Zobacz, Maciek, a od Maćka też dostał pitbula. No kurde, pożyjesz na tej galę. Ale zlicytuję, wiesz. Give me the green light. Nobody give me 1% of chance. These guys believe in me. My manager believe in me. My wife and my kids believe in me. Couple of my friends and the sponsors. Tako, ima stres. So I will speak with them and I will speak only with Martin Lewandowski. You know, sorry. Okay. That was the best way to introduce you. Wszystkie ciarki przeszły po plecach, szczerze powiem. Znamy się z Damianem i naprawdę bardzo, bardzo źle to wyglądało. Elite.
survive. Blue Booby hits the room. No niech pan zada jakieś pytanie. Polityk ugrał, tylko nie pan, tylko nie pan. Robicie bukmacherkę? Nie uciekaj, muszę cię spytać, kto wygra. Wiadomo. To kto? Kalino. Wszyscy Polacy, w tym Mariusz Pudzianowski. A kto walczy? Niech była najlepsza. Myślę, że Narkun da radę. Panie. Oczywiście, że Mariusz. Ta gala jest sygnowana takim hasłem The X-Warriors. Jakbyście mogli wybrać, jaką super moc byście mogli mieć, to co by to było? Umiejętność latania. Rządzenie ogniem. Niewidzialność, tak. Niewidzialność. Przepraszam, koleżanka próbowała być niewidzialna. Super moc. To nie wiem, kolegi może. Pozytywna moc, tak? No pozytywna energia. Jak to nazwać? Po hebrajsku, jak to można nazwać? Amfetamina, tak? A ogółem jestem bardzo ciekaw naszego tutaj Azjaty, który przyjechał, będzie po raz pierwszy walczył w Polsce. Nie wal w chuj, no. Borys 2 lata nie walczył. Park na pewno chce się odgryźć za te wszystkie przepychanki, trash talk, które tam gdzieś robili wczoraj na ważeniu, tam jakieś popchnięcia i tak dalej. Także myślę, że będzie piorunujący pojedynek. Myślę, że Borys da radę i rozjedzie normalnie. No Malikos, idziemy na... Myślę, że Borys go strasznie pobije. Borys, bardziej spok bliżej niego! Walka bardzo była intensywna i mi się wydaje, że jest prawdziwą. To wszystko zależało od sędzie. We got the unanimous decision and your winner is... Myślę, że bardzo ciekawa walka będzie. Pudzian wygląda większy i silniejszy. Jak będzie pierwsza runda, to Pudzian. Jak wyjdzie dalej poza pierwszą rundę, to myślę, że to będzie Kołecki. Pudzian też przegrał przez jakieś poddanie. Robiliśmy razem parter i stwierdziłem, że mi słabo idzie i stwierdziłem, że do parteru nie mogę dopuścić. I dzięki treningowi z tobą no, byłem bardziej ostrożny i nie dopuszczałem do parteru. Świetne zapasy, tak jak sami widzieliście, nie dał się obalić. Raz nawet udało mu się bardzo dobrze stać, także plan wykonany w 100%. Chyba do szpitala trzeba będzie się zawieźć. Nie, no ja wiem co to jest. No. Ale chcesz jechać czy nie? Nie. Urwało się do końca. Jaka jest twoja supermoc? Właśnie coś kurczę nie ma ostatnio tej supermocy, ale obiecuję, że będzie. Moją największą mocą jest super wytrzymałość i zawziętość. Jestem typową babą, ale taką razy 10. Dużo ciastek jem. W walce zamieniam się w Songo. Moja supermoc to to, że nigdy się nie poddaję. Nieśmiertelny, polisz zombie. Nie każdy bohater nosi pełen na końcu. Some new words in Polish? No, just tak, that's it, one word. And I'm terrible. Feel the freeze kontra Narkun. The freeze. The freeze. Tak samo, wszyscy jednogłośnie. Ja, Narkun. Jesteśmy za Polakami. Tak. I'm all tired. Friendly guy, normal guy, and then a beast. Yeah, you know, you gotta be yourself. You know, I'm a nice guy. I like the joke. But what are your plans now for tonight and for your career? Oh, I don't know. Tonight I'm gonna drink lots of beers, have a good time, go dance, and show you my bad moves. Kala powoli pustoszeje. KSW 47 przechodzi do historii. Wszyscy do domów, a my widzimy się za niecały miesiąc w Lublinie. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia.
SW49.